Żyjemy w takich czasach, kiedy technologia już w zasadzie umożliwia absolutnie wszystko. Ja sobie wyobrażam, że w najbliższej przyszłości, za rok, za dwa, za pięć, procesy związane z opieką medyczną, z opieką taką rehabilitacyjną zostaną całkowicie zautomatyzowane. Te elementy, które są powtarzalne, które są trudne, które są ciężkie, przejmą roboty. W tym domu inteligentnym przyszłości osobę starszą czy też niepełnosprawną z dysfunkcjami otaczają urządzenia, które dbają o bezpieczeństwo pod nieobecność osób trzecich, odpowiedniego personelu medycznego. Kamery będą śledziły wszystko, co się w otoczeniu dzieje i będą rozpoznawały emocje osoby. Jeżeli ta osoba będzie odczuwała ból, co może być pewną informacją o dynamicznie postępującej chorobie, zawał, zator, udar, no więc te urządzenia poinformują odpowiednie służby medyczne, które zareagują i będą ratowały życie. W tej chwili możemy technologię zobaczyć w laboratoriach, takim jak tutaj, w Leonardo Lab, gdzie pokazujemy świat połączonych technologii ze sobą, ale to naprawdę jest przyszłość i to jeszcze nie tak odległa. Tutaj, w tym laboratorium jest kilkaset różnych czujników. Za pomocą emocji możemy sterować tutaj światłem, możemy zmieniać temperaturę, można lewym okiem mrugnąć i zapali się światło, można prawym okiem mrugnąć, wtedy otworzy się okno, jeżeli jest siłownik. W związku z tym całą rzeszę elementów możemy ze sobą połączyć i to uczyniliśmy tutaj. Tutaj testujemy różnego rodzaju interfejsy, mamy automatyczne łóżko, które dostosowuje swój poziom do robota, który będzie się nami opiekował. To jest poligon doświadczeń, tak jak powiedziałem, dla inżynierów medycznych. To tutaj właśnie młodzi inżynierowie kształceni na naszym wydziale, mając dostęp do tej technologii, która została tutaj zaimplementowana, będą mogli się uczyć i rozwijać dalej.